jesteśmy w miejscowości Wielgę, przed kościołem świętego Wawrzyńca, w decyzji wocławskiej, w dekanacie szpitalskim, w powiecie lipnowskim, województwo kujawsko-pomorskie. Kościół po prawie 300 latach służenia Bogu i parafianom zostaje rozebrany i przeniesiony do skansenu w Biczu koło Konina w województwie wielkopolskim. Tam będzie nadal służył. Teraz porozmawiamy tu z panem Mariuszem Paszyńskim, który jest założycielem Stowarzyszenia Odkrywcy Czasu. I on tutaj też pracuje przy rozbiórce tej świątyni. I bym chciał, może podejdziemy bliżej do kamery, żeby powiedział po prostu, co znaleziono ciekawego. Po zdjęciu tynków zostały odsłonięte stare freski, które nam dużo powiedzą o minionych latach. Freski, których nasze oczy nie widziały. I będzie też pokazana konstrukcja, która była dobudowywana. Pierwotnie było tylko jedno okno i jedne drzwi. Wszystko to zobaczymy na zdjęciach. Ukażemy wszystkie te właśnie rzeczy. No dziękuję. Ale teraz ja powiem kilka słów do kamery o historii tego kościoła. Otóż ta świątynia nie jest już pierwszą, to jest drugi kościół. To jest stąd nowy z 1994 roku. I ona po prostu już sieć parafialna na ziemi dobrzyńskiej została już ukształtowana pod koniec XIII wieku. Ta świątynia mniej więcej została, nie ma aktu erygacji, konsekracji, tego ta świątynia nie ma, ale około roku 1745-1755. Oczywiście nie była w takim kształcie jak teraz jest, była mniejsza, a więc prezbyterium, kruchta, ta nowa, lewa, prawa, środkowa i dobudowano później jeszcze kaplicę lewą i prawą, która lewa pełni, tutaj formę pełniła zakrystii. Widzimy, że po prostu przez lata był przebudowywany. Jest konstrukcji słupowo, jest konstrukcji z drewna budulca miejscowego. A więc drewno, tutaj jeszcze pan Mariusz powie, jakie drewno tu bliżej, proszę. Głównie to jest to sosna, świerk i akacja wykorzystana do mocowań dzwonów. Tak, a więc konstrukcja słupowa, zrębowa, a więc z miejscowego budulca, zboru wielickiego, który rozciągał się na północny zachód od Wielgiego i zboru tutaj orłowskiego, tupadelskiego. On jest tu zbudowany. Oczywiście kolatorem uważanym jest tutaj damarzy mioduski, jest uważany ród mioduskich, ale prędzej trzeba powiedzieć, że Wielgie, sama nazwa Wielgie wywodzi się od jeziora Wielkie, przez K, nie przez G. Łączyło one stawy wielickie za parkiem z jeziorem tupadelskim. Tworzyło jeszcze w XVII wieku jedno jezioro. I właśnie od słowa Wielkie, Wielgie. To wszystko... Przepraszamy, później pan powie. Dobrze. I dalej o kościele. Otóż kościół miał 4 dzwony. A więc miał na sygnaturce tam, na latarence miał jeden, który wzywał na nabożeństwo. Tak, i duży dzwon główny i dwa boczne jeszcze. Dwa boczne. Zachowały się po prostu tylko ten mały i te dwa. Tak, zostały zdemontowane 3 dzwony. Mały, najstarszy, który był umieszczony w głównej wieżyczce na centrum dachu i dwa dzwony większe. Dwa większe. Zachowały się jeszcze konfesjonały, chyba jeszcze szczelnica, czy nie? Szczelnica już nie chyba. Nie. Ambona. No i przez te lata był też naprawiany. Najpierw był kryty ongontem, a później, bliżej panie Mariuszu, był gontem, później zmieniono na blachę już w zaborze carskim. Później pokażemy, jeżeli znajdziemy ten fragment blachy, gdzie jest sygnowany firmą. Tak, sama sygnaty na blasze. One nam powiedzą datowanie, kiedy blacha była montowana. Pan powie, że kościół był przebudowany, że miał wejście z boku, miał mniej okien. Dokładnie tak. Był też miejscem obronnym, bo jak się cofniemy do wieku XVIII,
przecież wiemy, że na pewno część kościoła jeszcze przeżyła potop szwedzki, później rozbiory, czasy napoleońskie, powrót żołnierzy napoleońskich z nad rzeki Berezyny w 1812 roku, którzy tu szli na Toruń, jak się cofali, przecież wsie były grabione, kościoły były tak samo, najwięcej za potopu szwedzkiego. Oczywiście na pewno część była, jeżeli chodzi o część przednią kościoła, w tamtych czasach była. Konstrukcja bardzo silna zachowała się, po prostu słupowa, typowe belki i jest montowany był w większości na tyble, nie na gwoździe. Tak, na kołki drewniane przy capowaniu i łączenia na jaskółczy ogon. Tak, tak, to pokażemy. I jeszcze otwory albo wiercono świdrem prymitywnym, albo wypalano. Drewno nie było wycięte na tartaku, bo w tamtych czasach nie było tartaków. Może panie Mariuszu, pan pokaże na tej desce, jak jeszcze są pokazane cięcia traczkiem. Na tej desce, niech pan podejdzie, podejdziemy. Proszę, tutaj widzisz traczki, przesuwała się traczka. Jeszcze tartaków nie było. Jeszcze tartaków w tamtych czasach nie było. A więc... Jak wyglądała traczka? Na podwyższeniu był kloc drewna, kłoda. Jeden z żelazem stał na dole, drugi u góry. Bardzo ciężka praca i tutaj ta konstrukcja cała jest w ten sposób zrobiona. Chciałem powiedzieć jeszcze o oknach. Ten kościół po prostu miał ładne takie kolorowe szkiełka, ale to nie były jeszcze kompletnie witraże, bo te witraże to są późniejsze, ale pierwsze kolorowe szkiełka, powiem tu państwu, były wytapiane, bo huta szkła, nie jak współczesna, była na terenie dzisiejszego Orłowa i Piaseczna. Ja znalazłem artefakty. A więc tam wytapiano takie kolorowe szkiełka i one pierwsze były oczywiście w kościołach, w pałacach, w zamkach to robiono. Przed tym z czego robiono okna? No z czego robiono okna? Z pęcherzy rybnych. Ale to mówimy o średniowieczu. Bo miejscowość Wielgie jest starożytne ma korzenie. Jest to loko, miejsce gdzie stoimy tu na górce. Czy to jest naturalne to nie wiadomo, czy jest usypane. Obok od strony północnej płynie Leniec, jeszcze jest. Wielgie ma w zasadzie, zostaną im tylko dwa zabytki, a więc młyn i pałac w zasadzie. No Gorzelnia to już jest w rękach prywatnych, trzeba powiedzieć. Kościół za ileś tutaj tygodni będzie już rozebrany, tak? Będzie rozbiór. Dokładnie. I pojedzie ładnie, i tam będzie zrekonstruowany i będzie postawiony w ten sposób. Może teraz przejdziemy już z kamerą, przejdziemy i pokażemy już następne elementy kościoła. No. Tutaj widzicie państwo, ukazały się freski z budynku sprzed kilkuset lat, nie wiemy jeszcze, to będzie do określenia. Freski pokazują nam, zobaczmy tutaj na tej ścianie, zaczyna się malowidło, które jest brakujące, tutaj wcześniej nawa została dobudowana, bo fresk jest nie do końca tutaj uwidoczniony, czyli on był w tym miejscu. Widzą państwo pierwsze drzwi od kościoła i pierwsze okno, które jest tutaj zabite. Dalej freski pokazują nam, zaczynają się w tym miejscu okna, którego też okna wcześniej nie było. Także możemy wnioskować, że okno było tylko jedno i były jedne drzwi w pierwotnym starym kościele. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Że dzwonnica została, widać gdzie kończy się kościół pierwotny i została dobudowana wieża dzwonnica. No i tyle mogę powiedzieć. U góry znajdują się czworniki, które zostały też wykute ręcznie przez kowala. Taki artefakt, takie wzmocnienie tego kościoła.
Sygnatę na blaszę, która nam może powiedzieć, w jakim okresie blacha była montowana. Była produkowana w Warszawie, w fabryce cynku. I jeszcze trzeba rozszyfrować numery. Potem to nam powie, w jakim okresie była ta blacha montowana, produkowana. Szanowni Państwo, jesteśmy przed kościołem we Wielgiem, pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Jest 11 stycznia 2024 i teraz chciałbym powiedzieć o budowie zrębowej tego kościoła. Widzimy tu typowo na jaskółczy ogon, typowo jak bardzo dokładnie zrobili cieśle i stolarze po prostu w XVIII wieku. Mieli przecież proste narzędzia, bo mieli oni tylko, mieli siekiery, topory, mieli świdry, ośniki, więcej i jakieś piły mieli. Jak pięknie to zrobili, jak to jest to równo zrobione, jak jest to szczelnie ułożone. I po prawie 300 latach, już troszeczkę bierze kornik, ale jeszcze jest to w pięknym stanie. Tu jeszcze widać cięcia toporem, jak wyrównywał tutaj te złożenia. I to jest złączone na tyble, nie na żadne gwoździe, tylko na tyble. A więc w tak pięknym stanie on się zachował z tego względu, że był obity tarcicami, które chroniły przed słońcem, deszczem, mrozem, wiatrem. Dlatego jakby tego nie było, to by ta część była na pewno w gorszym stanie. Tu widzimy, jak siekierą tutaj na dole już po prostu wyrównywał, żeby tarcice przelegały. Był na podmurówce z kamienia polnego. I jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że parafia Wielgie miała 4 odpusty, prawa do odpustów. Ale w tym celu muszę sięgnąć do mojej książki i ją zacytować. A więc Kościół obchodził 4 odpusty. A mianowicie pierwszy, 14-godzinne nabożeństwo w dni świąt Wielkanocy. Drugi, Matki Boskiej Szkaplerznej w najbliższą niedzielę po święcie. Trzeci, świętego Wawrzyńca w najbliższą niedzielę po uroczystości. Czwarty, Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia. Odpusty te włączyły Wizytacja Dziekańska z 1817 roku. I teraz może powiemy o wizytach generalnych przeprowadzonych 14 października. Jak zapisano, w 1817 roku stwierdzono, że w 1624 roku przed aktami bobrownickimi Joachim Wielicki, założyciel Wielgiego, zapisał czynszu rocznego dla nauczyciela szkółki złotych 28 groszy po prostu na dobrach Wielgiego. Szkoła jednak nie powstała. Stwierdzono tam także, że w roku 1610, też przed aktami bobrownickimi, Wawrzyniec Bożyński, teść Joachima Wielickiego, zapisał zięciowi sumę 2831,13 zł polskich, aby ten łożył czynsz roczny w wysokości 280 zł na kościół w Wielgu. Parafia posiadała wtedy, w XVII wieku, kapitał złotych polskich 200 ulokowanych w Grodzie Brzeskim do roku 1796. Ponadto dochody probostwa były następujące. Żyta 8 korcy, jęczmienia 1 korzec, owsa 8 korcy grochu i 1 korzec siana, 4 fury. Inwentarz parafii liczył par koni, 1 wołów, 4 krów, 2 kapitałów. W tym czasie parafia już nie posiadała, a dochód czerpała z 10. W tym czasie dziekanem dobrzyńskim był Szymon Gutkowski, prowost Sobowa, który był zarazem wizytatorem generalnym. I chcę tu powiedzieć, że parafia Wielgie leżała w starostwie bobrownickim. Jesteśmy teraz od wschodniej części strony kościoła. Po prawej stronie mamy nowy, tu mamy kościół w trakcie rozbiórki. I za chwilę przedstawię kilka faktów.
1896 roku zbudowano murowaną z cegły plebanię. Plebania została zbudowana starowizn hrabiego Tadeusza Mionczyńskiego oraz księdza Borkowskiego. Stan kościoła znamy też z opisu z 18 grudnia 1904 roku. Trafię wizytował ksiądz Marian Kowalski, proboszczem był wtedy Wojciech, ksiądz Wojciech Węczowski. Za czasów administracji księdza Wincentego Borkowskiego kościół był gruntownie wyremontowany, dach pokryty był blachą żelazną, natomiast sygnaturka z jednym dzwonkiem na froncie wieża, w którym mieściły się trzy dzwony pokryte były blachą. Kościół posiadał dobudowane dwie kaplice w kształcie krzyża, na zewnątrz był pomalowany olejną farbą. Wokół położony był kamienny bruk z odpowiednimi po prostu odprowadzeniami wody i wilgoci. Była już świątynia dawniej wewnątrz odrestaurowana przez złocenie, malowanie farbą olejną trzech kwiatów, wszystkich ławek tak. Zakrystia była po stronie Ewangelii, przebudowana z oddzielnym wejściem. Kościół obchodził cztery odpusty, to już o tym żeśmy mówili. Teraz jeszcze powiemy o jednej rzeczy. Jeszcze powiemy o relikwii. Otóż kościół ten posiadał relikwie, artykuły drzewa z krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. Ona była jeszcze w XIX wieku. Później już jej wizytacji, jakiej nie widzimy, nie jest ona zapisana. Prawdopodobnie ona była i przeszła do innego kościoła. Kościół był też miejscem i uroczystości patriotycznych, ale też pięknych chwil, radosnych, ale też i smutnych. Bo zaczynając od Chrztu Świętego, dalej przez pierwszą komunię i dalej przez śluby i aż do pogrzebu, gdzie to były bardzo smutne chwile, no ale takie życie człowieka jest. Szanowni Państwo, to już ostatnie ujęcie tego kościoła. Jeszcze powiem troszeczkę historii. Otóż plany jego wybudowania były w 1720 roku, a mniej więcej w 1750 roku zaczęto go budować. Po ilu latach go wykończono? Nie wiadomo. Kiedy był erygowany? Nie wiadomo. I były trzy części kościoła. A więc prezbiterium najpierw postawiono, najstarsze jest. Później dobudowano jedną kaplicę od strony tutaj południowej, później od północnej zakrystii i później do wieży dobudowano tutaj kruchtę, dzwonicę z dzwonami. A więc trzy etapy. Najpierw był malutki, tylko z prezbiterium i część tutaj nawy środkowej, lewej i prawej. No także to już widzimy ostatnie ujęcie. Myślę, że będzie służył na chwałę Bogu tam w tym skansenie w Biciu oraz, że po prostu na pewno go odwiedzimy. Na pewno go odwiedzimy, pojedziemy na wycieczkę do tego skansenu. Może już w lecie będzie gotowy, będzie złożony, będzie zrekonstruowany. A więc no to tylko tak troszeczkę historii. Więcej, cała historia jest tutaj w tej mojej książce monografii. Kto chce, może się zapoznać. Tam dokładnie jest opis i paramentra, jak miał filię kościół w czarnym, po prostu no tak, no prawie 300 lat nam tutaj służył, po prostu. Później na tym miejscu na pewno będzie tablica, na pewno będzie krzyż, no, po prostu tak te dzieje wyglądały. No i to na tyle.